Zaproszenie do zdalnego udziału w programie przyjął dziś były premier Ukrainy, pan Wołodymyr Hrojsman. Dobry wieczór, panie premierze. Dobry wieczór. Witam serdecznie. W wywiadzie dla agencji AP minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział dziś, że Kijów chce, by w końcu lutego, w rocznicę rosyjskiej inwazji, został zwołany szczyt pokojowy, najlepiej w ONZ, z sekretarzem generalnym tej organizacji jako mediatorem. Minister Kuleba zaznaczył przy tym, że każdy koniec wojny jest rezultatem zarówno działań na polu bitwy, jak i zabiegów dyplomatycznych. Czy jego słowa mogą oznaczać, że władze Ukrainy widzą szansę na zakończenie wojny właśnie w końcu lutego? Przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich z tym dużym świętem, Bożym Urodzeniem, i chcę życzyć wszystkim pokojowego nieba, zwycięstwa nad wspólnym wrogiem, dobra całemu polskiemu i ukraińskiemu narodowi, bratnim narodom. Oczywiście, że nie ma alternatywy w tej wojnie, która rozwiązała Rosja przeciwko całej Europie, która na razie jest zlokalizowana w Ukrainie, i nie ma innej alternatywy oprócz zwycięstwa. I to, że dzisiaj są różne możliwości zakończenia tej wojny, jest to obiektywne. Główne zwycięstwo oczywiście powinno być na polu walki i zwolnienie Ukrainy, ukraińskich terytoriów, całego państwa od rosyjskich okupantów. I jest to kwestia kluczowa i przede wszystkim to zadanie rozwiązuje wojsko rosyjskie oraz przy wsparciu naszych sojuszników, którzy są świadomi, że to jest wojna nie tylko na Ukrainie i tylko nie o Ukrainę. To jest wojna autorytarnego lidera, autorytarnego, nawet nie można go nazwać liderem, autorytarnego zbrodniarza wojskowego o nazwisku Putin, który sięgnął na nasze życie, wolność, naszą przyszłość, i musimy z nim zakończyć. Panie premierze, konferencja pokojowa w ONZ, bo o niej była mowa, ale z Rosją jako członkiem Narodów Zjednoczonych, czy jako byłym członkiem Narodów Zjednoczonych, bo wspomniany minister Kuleba zapowiedział również złożenie przez Ukrainę wniosku o wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa i generalnie z ONZ. I jego zdaniem taka perspektywa stanie się całkiem realna, kiedy już Rosja ostatecznie przegra wojnę z Ukrainą. Proszę zgodzić się, że słowa naszego ministra spraw zagranicznych są bardzo obiektywne. Jak kraj agresor, zabójca może być członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ-u? Jak każda rezolucja, która dotyczy ukarania, jest blokowana przez agresora? Jest to podobna sytuacja do tej, tak jak zabójca, zbrodniarz ma prawo wetować powołanie go do odpowiedzialności karnej za zabójstwa. Czyli faktycznie jest to bardzo sprawiedliwa droga i uważam, że Rosja powinna być usunięta z Rady Bezpieczeństwa, z Narodów Zjednoczonych. Rosja powinna być demilitaryzowana, ponieważ broń w rękach zabójcy jest to bardzo niebezpieczne. I uważam, że powinniśmy omawiać, jak pozbawić Rosję statusu. Ona grozi całemu światu. Zadań jest bardzo dużo, ale zgadzam się jednoznacznie, że najważniejsze to jest zwycięstwo Ukrainy, koalicji sojuszników nad wspólnym wrogiem, putinowską Rosją. Na rosyjskim lotnisku wojskowym w miejscowości Engels, to setki kilometrów od granicy z Ukrainą, znowu nastąpiły dzisiaj eksplozje. Rosja mówi o 3 zabitych żołnierzach i twierdzi, że to był atak ukraińskiego drona. Kilka dni temu prezydent Zełenski przekonywał, że obywatele Rosji powinni rozumieć, iż terror nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Czy zatem te eksplozje na lotnisku w Engels należy wiązać ze słowami prezydenta Ukrainy? Ich trzeba wiązać przede wszystkim ze sprawiedliwością. Jeżeli coś eksploduje w Rosji, a to nie jest zwykłe lotnisko wojskowe, to jest lotnisko, skąd startują samoloty, które zrzucają rakiety na Ukrainę, niszcząc cywilną infrastrukturę, zabijając obywateli naszego państwa. Dlatego to, co tam odbyło się, to jest świetne. Im więcej będzie takich wydarzeń,
wydarzeń, kiedy jeszcze przed wylotem będą zniszczone te samoloty, ta broń, jest to cecha, że dążymy do sprawiedliwości. Po drugie, tak jak mówią ukraińscy eksperci, jest informacja w przestrzeni medialnej i teraz tylko przekazuję to, że było nie tylko, tak zginęli nie tylko trzech zbrodniarzy Federacji Rosyjskiej, ale również była uszkodzona stacja, która kieruje lotem. I co to znaczy, że jeżeli takie przeloty są na lotniskach, to znaczy, że Ukraina w tym dniu nie otrzymuje kolejnych ostrzałów. Wiecie, że Rosja teraz systematycznie dokonuje ostrzałów rakietowych. 70-80 rakiet leci i niszczy infrastrukturę cywilną. Oni chcą pozbawić nas ciepła, wody, ogrzewania. Oni potwierdzają to, że jest to celowe zniszczenie narodu ukraińskiego. Jest to ludobójstwo w XXI wieku i powinniśmy wszystko zrobić. I teraz zwracam się do całego świata. Błagam, żeby Ukraina miała wszystko konieczne. Broń, to wszystko, o czym mówią teraz ukraińscy wojskowi, bo oni są bardzo dobrymi ekspertami, żeby zakończyć tą wojnę zwycięstwem na polu walki, zwolnieniem Ukrainy oraz obroną Ukrainy i całego europejskiego światu, demokratycznego świata. I trzeba również podkreślić, że Rosja w chwili obecnej próbuje bazować się na wsparciu reżimów autorytarnych. I teraz już słyszymy, że mają dostawy broni z Iranu, z Północnej Korei i dziwimy się, że są takie niejednoznaczne oświadczenia ze strony Chin, że będą pogłębiać swoje relacje z Rosją. I gdyby oni pogłębiali swoje relacje z normalnymi krajami, nie byłoby żadnych zaprzeczeń, ale każde pogłębienie nawet relacji gospodarczych daje nowe zasoby finansowe, żeby Rosja mogła zwiększać eskalację. I w każdym razie przede wszystkim wysiłkiem żołnierzy ukraińskich, a mówię, że to są żołnierze dobra, żołnierze światła. My koniecznie zwyciężymy. Oni zatrzymali wroga i są plany. Putin ma te plany, on żyje nimi, on degraduje, marzy o tym, że może zająć wolny świat. On mówi o polarności, ale marzy o tym, żeby być siłą burzącą na świecie. Ale to już mu się nie uda. Jak on straszył swoją bronią, że może zaatakować, to bali się go. A teraz już wszyscy widzą, że za nim nie stoi prawda, że jest to podłość, terrorystyczny aspekt jego wojska, wojska terrorystów i z tym powinniśmy skończyć. I nawet ostatnia wizyta naszego prezydenta do Stanów Zjednoczonych, ostatnia decyzja, która została podjęta przez Senat, wprowadzane przez administrację Bidena. Chciałbym bardzo, bardzo im podziękować i osobiście prezydentu Bidenowi za takie dokładne liderstwo i całemu narodowi amerykańskiemu. To wszystko inwestycje w stały pokój, zniszczenie zagrożenia, które nie ma granicy i które się nie ogranicza Rosyjską Federacją. Chcę jeszcze podkreślić, że swój pierwszy wyjazd poza granicę Ukrainy prezydent nasz odwiedził jeszcze jednego naszego przyjaciela, prezydenta bratniej Polski. Też było spotkanie, dlatego polskiemu narodowi, polskiemu rządowi, prezydentowi chcę również bardzo podziękować w imieniu wszystkich Ukraińców, ponieważ jest to zdanie większości Ukraińców. Wszyscy Ukraińcy chcą wam podziękować za to wsparcie. Mam
mamy wspólnego wroga. Musimy zwyciężyć go i odbudować historyczną sprawiedliwość. W Europie, współczesnemu światu, takich krajów terrorystycznych jak putinowska Rosja po prostu nie powinno istnieć. Jest to nasze wspólne zadanie, niezależnie jakby trudno to nie było, jakby nie czuli nasi partnerzy, narody demokratycznych państw. Oczywiście są zmęczeni, jest trudno, ale teraz rozliczamy się za to, co Putin w 2007 roku po wystąpieniu w konferencji w Monachium, on budował swoje plany. On budował swoją agresję, żeby zaatakować wolny świat, do którego teraz należymy. I jeżeli ktoś powie, że Putin zdecydował się w 22 roku albo w 14, to nieprawda. Proszę sobie przypomnieć, jaka była jego rola w 2004 roku, jak była pomarańczowa rewolucja. On był tylko kilka lat prezydentem. On od początku miał w swojej głowie zbrodniarski, barbarzyńskie plany i dążył do tego. I na koniec tego szlachu, tej drogi ma być jego porażka. I równolegle z tym, żeby rozmawiać o tym, żeby wyłączyć go z Rady Bezpieczeństwa, trzeba myśleć o sprawiedliwym trybunale. Panie premierze, to będzie już temat na osobną naszą rozmowę. Dzisiaj już musimy kończyć. Dziękujemy za życzenia, od których pan rozpoczął. Też życzymy wszystkiego dobrego wszystkim Ukraińcom, niezależnie od tego, czy obchodzą Boże Narodzenie w grudniu czy w styczniu. To nie takie ważne. Ważne, że myślimy podobnie. Dziękujemy bardzo. Pan Wołodymyr Hrojsman, były premier Ukrainy, był naszym gościem.